Wzięła się z tego, że Jerzy Kenal zaprosił mnie na tą wystawę tutaj właśnie w Wooden Studio Gallery. Więc ja już wiele lat pracuję z pewnymi tematami, które się ukazują w mojej sztuce bardzo często, na przykład architektura modernistyczna i malarstwo z lat 50. i 60., właśnie też abstrakcyjne, które ma dużo kolorów. I to była taka okazja świetna, żeby jakby bardziej te idee rozwinąć i żeby po prostu użyć tą przestrzeń też, ponieważ większość moich prac w przeszłości była dosyć mała w skali, więc zrobić coś w tak pięknej przestrzeni, w dużej przestrzeni jest naprawdę, jakby no było to wyzwanie. Właściwie była pomysłem mojej córki Julii, która zadzwoniła do mnie, bo ona mieszka w Londynie, i zadzwoniła do mnie i zapytała mnie: słuchaj, ja koniecznie bym chciała mieć wibrafon i marimbę, bo będzie bardzo pasowała do mojej sztuki, bo to jest wszystko takie transformacje lat 60., 70., 50., a w tym czasie właśnie wibrafon, marimba, instrumenty perkusyjne były bardzo popularne. I ona mówi: bardzo kocham te instrumenty, więc może zrobimy coś. I ja oczywiście zaraz podjęłam temat i powiedziałam jej w ten sposób, że jeżeli bardzo chętnie, ja w takim razie napiszę jej improwizację do jej tych prac, tutaj różnego typu prac. I oczywiście sprawa polega na tym, że ja widzę, jeżeli patrzę na jakiś obraz czy na kolor, to ja widzę to w dźwiękach. No i oczywiście takich pięć bardzo interesujących obrazów, do których napisałam muzykę, bo ta muzyka sama wyszła z obrazu już.
second dear mantra. This is the ghost, number three. Julia żyje w Londynie i to ja myślę, że też w tych pracach jej widać, że ona jest Europejką, że to jest troszeczkę, ja nie wiem, ja mało spotykam tak młodych twórców, ale u niej widzę takie, wiesz, jakiś stosunek do pracy choćby, do wylania tej swojej duszy, zmaterializowania, co czuję, to potrzeba pracy i czasu i że ona poświęca to i że poświęca temu, że ma pasję dziewczyna po prostu. No i myślę też, że po mamie odziedziczyła dużo, wiesz, takiej przestrzeni myśleniu i fruwaniu i Julia, te prace, które pokazuje, myślę, że są bardzo, bardzo kobiece w tych kolorach, w tym są młode, bo jest zestaw jakiegoś buntu, kłótni między tymi kolorami, między formami, ale tam ma te pięć prac w ramach, które jakby to jej propozycja wejścia osobista do jakiegoś miasta, do jakiejś przestrzeni publicznych, do, a ja uważam, że świetnie to uchwyciła, że absolutnie ma talent dziewczyna i co najważniejsze, co najbardziej szanuję u ludzi młodych, szczególnie, którzy jakby wsiadają na tego konia życia i to właśnie to, że się nie boją, że najtrudniej jest właśnie dojść do swojej duszy, tak żeby
po prostu zmaterializować to, co się czuje. Jesteśmy absolutnie zafascynowani. Jest to szczególnego rodzaju wystawa, dlatego że jest zainspirowana architekturą, która jest uniwersalna. Jest na światowym poziomie, tak jak Mies van der Rohe albo Corbusier. To są, powiedziałabym, tacy bogowie panteonu architektury. I to jest fascynujące, że znalazła się artystka, która uważa, że potrafi stworzyć dialog z wnętrzami zaprojektowanymi przez Miesa van der Rohe, które są w samym sobie, powiedziałabym, nieskończonym wzorem doskonałości. Także jest to szalenie intelektualna przygoda doświadczyć tego rodzaju sztukę, która sprawia, to są tak zwane artystyczne interwencje, które są szalenie dynamiczne w formie. To jest taki dialog z duchami przyszłości, właśnie tak z wnętrzami Miesa, tak jak IIT albo 910 Lecture Drive Apartments. Więc dla nas, którzy profesjonalnie zajmują się architekturą, którzy celebrują architekturę chicagowską, w szczególności Miesa van der Rohe, jest to szalona przygoda, żeby zobaczyć, że ktoś podjął się tego, aby stworzyć współczesny dialog z architekturą, która jest uważana za ultimate, powiedziałabym. Minimalna architektura przepięknie współpracuje z tymi bardzo wspólnymi takimi vocabulary, które nasza artystka przedstawia. Bardzo takie barwne formy, które są równie minimalne jak i architektura. To samo było z muzyką, która była fascynująca. Stworzyła niesamowitą inspirację do wszystkich images, które widzieliśmy. Thank you.
remont przeszła galeria i myślę, że no, prawie rok czasu zabrało, ale ja myślę, że czasami właśnie dobrze jest nabrać takiego dystansu do samego siebie, do swoich prac, a masę nowych rzeczy urodziło się naturalnie w głowie, a są zanotowane podczas tego roku i to będzie jakby następny mój rok pracy i miejsce mam w dalszym ciągu, jest troszeczkę mniejsze, ale jest bardzo wygodne i bardzo, myślę, bardzo ładny rytm, bardzo dobrą atmosferę można tu stworzyć. A część ja moich pracy pokazuję nowych, część starych, ale myślę, że pięknie harmonizują sobą. A no i cóż, i myślę, że zrobimy jakieś genialne otwarcie za miesiąc galerii z najnowszymi pracami i z najstarszymi. Mam w dalszym ciągu pierwszą rzeźbę, którą zrobiłem w Stanach. To jest America Blues. To jest młoda Ameryka trzymająca cztery rasy dzieci z sobą. No bo taka jest. I myślę, no, do spotkania.